Piłkarki ręczne Polonii Kępną w ramach 13. kolejki pierwszej ligi kobiet odrabiać będą zaległości. Przeciwnikiem naszego zespołu będzie Słupia Słupsk. Biało-niebieskie pierwotnie miały toczyć boje ze Słupią Słupsk 14 stycznia, jednak na prośbę miejscowych mecz przełożono. Dla obydwu zespołów spotkanie będzie niezwykle istotne. Zagrają bowiem dwie drużyny zainteresowane trzecim miejscem w tabeli, które obecnie zajmują podopieczne trenera Macieja Nowickiego. No w kontekście trzeciego miejsca zwycięstwo w tym spotkaniu na pewno by nam wprowadziło trochę spokoju i ułatwiło sprawę. No będzie ciężko, bo jedziemy, jest to kilkaset tutaj kilometrów, trzeba przejechać i jedziemy dzień wcześniej. Na pewno ta podróż będzie męcząca, ale mam nadzieję, że nie będzie to miało większego wpływu podczas meczu i że dziewczyny zaprezentują to, co potrafią i dzięki temu wygramy. No właśnie, te mecze pokazują, że jeśli faktycznie jedziecie na te dalekie wyprawy dzień wcześniej, no to dziewczęta są bardziej wypoczęte i lepiej znoszą trudy spotkania. No jest na pewno różnica. Jechaliśmy do Gdańska, że tak powiem, na raz rano i praktycznie z autobusu graliśmy mecz i wynik, fakt, że Gdańsk to jest bardzo dobry zespół, ale wynik wtedy był miażdżący, a teraz na te dalsze wyjazdy staramy się jechać dzień wcześniej i no jest tam, jest na pewno to jakiś komfort dla dziewczyn i dla mnie też. Mecz o Mistrzostwo Pierwszej Ligi Kobiet Słupia Słupsk Polonia Kępno w sobotę.